Cześć dziewczyny! Dzisiaj Wam pokażę, jak z takiego normalnego makijażu stworzyć super makijaż na Halloween. 3 minuty. Zapraszam na odcinek. Nałożyłam na twarz zwykłą czerwoną szminkę, pomalowałam rzęsy i delikatnie podkreśliłam oko. I zaraz ten makijaż będę rozcierać, rozmywać. Do tego mojego strasznego makijażu będę potrzebowała oleju kokosowego, którym sobie rozetrę ten makijaż. Jeszcze raz posłuży mi tutaj czerwona szminka. Taki błyszczyk w takim śliwkowym kolorze, który po zmieszaniu z czerwoną szminką może wyglądać podobnie do krwi. Czarna kredka i czarny eyeliner w szelu. Jak widzicie dziewczyny, to te kosmetyki tak naprawdę każda z nas chyba ma w swojej szafce czy też łazience. Więc do takiego makijażu na Halloween tak naprawdę nie musimy szukać żadnych specyfików czy też innych farbek i możemy wykorzystać to, co mamy w domu. To co? Ja zabieram się do pracy. Zastanawiałam się w ogóle, czy to wyjdzie, ale wydaje mi się, że jest trochę przerażająco, więc ja daję sobie lajka. Do tego dziewczyny możecie sobie narysować jeszcze jedną szramę, żeby jeszcze bardziej przerażająco wyglądało i natapirować włosy, bądź zrobić sobie jakąś inną zwariowaną fryzurę. A Wy, jakie macie pomysły na przerażające makijaże? Napiszcie mi w komentarzu pod filmikiem. No i koniecznie kliknijcie na prawy górny róg, a tam zobaczycie, jak wykonać t-shirt, który będzie też świetną stylizacją na Halloween. No i nie zapomnijcie nacisnąć tego czerwonego guziczka pod filmikiem, bo to jest nasza subskrypcja i dzięki temu będziecie z nami na bieżąco. No a ja na dziś Was żegnam. Do zobaczenia, cześć!